Wraz ze wzrostem stóp procentowych coraz więcej banków podnosi oprocentowanie lokat i skrzesza ten produkt inwestycyjny. Ile wynosi aktualne oprocentowanie lokat? Czy jest to atrakcyjna oferta dla inwestorów? Jak wzrost stóp procentowych przełoży się na wzrost zainteresowania lokatami? I czy istnieją inne alternatywne sposoby inwestowania pieniędzy? Wszystko to i wiele, wiele więcej w dzisiejszym wideo. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zapraszam Was do subskrypcji kanału, jak również zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym materiałem. Ostatnimi czasy lokaty bankowe kojarzyły się wielu inwestorom po prostu źle. Rekordowo niskie stopy procentowe, które obowiązywały w naszym kraju jeszcze nie tak dawno, sprowadziły oprocentowanie tego popularnego narzędzia inwestycyjnego do poziomów, których nie akceptował praktycznie nikt. 0,1%, jaki był oferowany przez banki, był nie tylko powodem do wielu żartów na tym polu, ale również zmienił on nawyki inwestycyjne Polaków. Lokata bankowa była bowiem od lat podstawową formą inwestowania swoich środków przez miliony osób w naszym kraju. Lokaty, pomimo że były obłożone podatkiem Belki, jak również nie dawały jakichś ogromnych zwrotów z inwestycji, cieszyły się sporym zainteresowaniem, ponieważ dawały gwarancję zwrotu z inwestycji, a to dla ogromnej ilości polskich inwestorów był argument, który sprawiał, że nawet te z inwestycji, które nie były aż tak ryzykowne i dawały lepszy zwrot, przegrywały w walce z lokatami bankowymi. Obniżki stóp procentowych sprowadziły jednak lokaty bankowe na bardzo niskie poziomy i tym samym wiele osób zaczęło rozglądać się za alternatywą. Część wybrała giełdę, część metale szlachetne, spora część wybrała również zakup nieruchomości i ich wynajem, co też napędziło wzrosty na tym rynku i późniejszy boom mieszkaniowy. Teraz sytuacja zaczyna się jednak odwracać. Podnoszenie stóp procentowych podnosi jednocześnie oprocentowanie lokat i sprawia, że pomimo bardzo wysokiej inflacji coraz więcej osób zaczyna patrzeć łaskawszym okiem na lokaty bankowe. A te wraz z kolejnymi podwyżkami stóp procentowych oferują coraz to lepsze warunki lokowania pieniędzy. Lokaty zaczynają dawać już prawie 6% odsetek w skali roku, a to sprawia, że pewny zysk znów zaczyna być dostrzegalny przez coraz większą liczbę osób. To jednak nie wszystko. Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest próg wejścia. Lokatę możemy założyć mając nawet 1000 zł oszczędności. Nieruchomości, które w ostatnim okresie były bardzo popularne i wyparły lokaty, mają jeden spory minus w postaci właśnie progu wejścia. Nie każdy ma wolne 200, 300 czy 500 tysięcy gotówki na zakup mieszkania na wynajem, a wysokie stopy procentowe sprawiają, że podpieranie się kredytem hipotecznym jest z jednej strony dość ryzykownym posunięciem, a z drugiej sprawia, że inwestycja w nieruchomości nie jest już tak opłacalna. Daje to więc lokatom bankowym punkt w starciu z nieruchomościami. Część jednak osób oczywiście może powiedzieć, że i tak te niecałe 6% jest kiepskim sposobem na ochronę kapitału, kiedy inflacja szaleje i jest już dwucyfrowa. Szacunki za maj wskazują przecież, że pobiliśmy nowy, niechlubny rekord i zbliżamy się już do 14% inflacji. Jeżeli do tego doliczymy podatek Belki, który zabiera 19% z naszych zysków, okaże się, że zyski z lokat nie są tak spektakularne. Wiele osób jednak wychodzi z założenia, że lepiej jest zarobić chociaż trochę, niż trzymać pieniądze w przysłowiowej skarpecie czy też materacu i czekać, aż ich wartość spadnie jeszcze bardziej. Pytanie, które nasuwa się wręcz samo, to to, co w takim razie inwestować, aby po pierwsze w miarę bezpiecznie lokować nasze środki, po drugie móc wejść w daną inwestycję z niewielkim kapitałem. Przygotowując dla Was ten odcinek, natrafiłem na artykuł, w którym możemy zaznajomić się ze srebrną monetą kolekcjonerską, na której znajdziemy podobiznę Roberta Lewandowskiego. Artykuł oczywiście opowiada o innych monetach, które dały zarobić całkiem ciekawe pieniądze inwestorom, którzy postanowili zainwestować we właśnie monety kolekcjonerskie. Próg wejścia jest tutaj dość niski i wspomniana moneta kosztuje jakieś 1800 zł w przedsprzedaży, więc myślę, że większość osób w naszym kraju byłaby w stanie pozwolić sobie na tego typu zakup.
Jak więc widzicie, nawet przez przypadek można natrafić na pomysł na to, w co zainwestować pieniądze. Oczywiście rynek numizmatyczny jest znacznie bardziej rozległy i daje o wiele więcej sposobów na inwestowanie, ale o tym mogę opowiedzieć Wam w innym materiale, o ile temat Was oczywiście interesuje. Dajcie koniecznie o tym znać w komentarzach pod tym filmem. Kolejnym pomysłem na to, w co inwestować pieniądze, są kryptowaluty. Ostatnie miesiące przyniosły spore spadki wszystkich projektów na tym rynku. Sam Bitcoin spadł o około 55% od swojego szczytu, a inne altcoiny zaliczyły spadki o blisko 80%. Jest więc to okres, w którym ten rynek ucierpiał dość mocno i jego wycena zaczyna być atrakcyjna. Oczywiście nikt nie zagwarantuje nam, że ten rynek nie poleci jeszcze bardziej w dół, ale wejście w niego w tym czasie jest znacznie bardziej rozsądne niż wtedy, kiedy śrubowaliśmy kolejne maksima i wszyscy wieszczyli świetlaną przyszłość kryptowalut. Oczywiście nie musimy inwestować w kryptowaluty zmienne. Możemy kupić sobie na przykład kryptowalutę USDT, która jest tak zwanym stablecoinem i odwzorowuje 1 do 1 dolara amerykańskiego, co oznacza, że 1 USDT to 1 dolar amerykański. Następnie możemy założyć sobie lokatę dającą nam 10% w skali roku i tym samym możemy sobie spokojnie zarabiać na tym rynku całkiem godziwe odsetki, mając przy okazji ekspozycję na waluty obce. Jeżeli zainteresowałem Was tematem krypto, to oczywiście w opisie tego wideo macie link do giełdy, na której ja sam inwestuję i którą polecam. Kolejną alternatywą dla lokowania naszych pieniędzy jest tradycyjna giełda, która również doznała sporego uszczerbku poprzez wybuch wojny na Ukrainie. Aktualnie WIG20 znajduje się dość nisko, ale i tutaj nie jest powiedziane, że nie spadnie on jeszcze niżej, ponieważ nad globalną gospodarką zbierają się czarne chmury, o których pewnie porozmawiamy w innym materiale, ponieważ jest to dość rozległy temat. I tutaj również próg wejścia jest dość niski, także każdy może spróbować swoich sił właśnie na tym polu. Oczywiście to nie koniec opcji, jakie mamy do wyboru. Ciekawym pomysłem jest również złoto fizyczne, które w mojej opinii powinno stanowić pewną część portfela każdego inwestora. Złoto fizyczne zabezpiecza nasze oszczędności i jest doskonałym nośnikiem wartości w długim okresie czasu. Ponadto na chwilę obecną złoto w oczach coraz większej ilości inwestorów jest aktywem niedoszacowanym i po prostu tanim, a jego perspektywy w najbliższych latach, które będą latami wysokiej inflacji, są bardzo dobre. Jedną uncjową złotą monetę możemy kupić już za około 8,5 tysiąca złotych, więc i tutaj mamy dość niski próg wejścia, na który może pozwolić sobie bardzo wiele osób. Lokaty bankowe, pomimo tego, że dają bardzo niski zarobek, są jednym z wielu sposobów na ulokowanie naszych ciężko zarobionych pieniędzy, które jednak zyskują coraz bardziej na popularności. Jeżeli stopy procentowe będą nadal rosnąć w takim tempie, oprocentowanie lokat może stać się jeszcze bardziej atrakcyjne, co oczywiście zwiększy zainteresowanie nimi i przełoży się jeszcze bardziej na spadek zainteresowania inwestowaniem w nieruchomości. A to z kolei sprawi, że ceny mieszkań być może zaczną spadać. Jeżeli do tego dodamy spadek zdolności kredytowej i skokowy wzrost cen materiałów budowlanych, możemy spodziewać się ochłodzenia tego segmentu rynku. Wracając jednak do lokat, te po raz kolejny mogą stać się podstawowym sposobem inwestowania pieniędzy przez przeciętnego Kowalskiego, który z obawy przed utratą kapitału, jak i ze zwyczajnego braku edukacji na tym polu, będzie chciał mieć pewność zysku ze swojej inwestycji, nawet w przypadku, kiedy ten nie będzie jakoś specjalnie wysoki. Oczywiście w mojej ocenie lokaty bankowe są kiepskim pomysłem na ulokowanie kapitału, ale jest to lepsze rozwiązanie niż trzymanie złotówek i patrzenie, jak siła nabywcza naszych pieniędzy topnieje z tygodnia na tydzień. A jakie jest Wasze zdanie na temat lokat? Warto inwestować w ten sposób, czy też nie? Zostawcie krótki komentarz pod tym wideo. Zróbcie to samo, jeżeli macie inne pomysły na inwestowanie Waszych pieniędzy. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że to wideo dało Wam wartość, jeżeli tak się stało. Zapraszam Was do podesłania tego materiału swoim znajomym, lajkowania, a także pozostawienia komentarza taktycznego dla większych zasięgów. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.